Wielu niezwykłych debiutantów u nas w Opolu, no i przepięknej urody, egzotyczna kobieta z fantastyczną piosenką. Przed chwilą ją słyszeliśmy. Pierwszy raz jesteś w Opolu, no i jak wyglądają emocje i twój repertuar na dzisiaj? Och, no w tym roku zaśpiewamy repertuar Czesława Niemena, także wyzwanie jest wielkie, bo był to naprawdę... Ale dobrze ci szło. Och, bardzo dziękuję. Postaram dać z siebie wszystko. Emocje są duże, ale myślę, że mamy tak sympatyczną atmosferę na backstage'u. Tym bardziej jest tak miło na scenie, wśród orkiestry, wśród Patryka Sikory, który aranżował te utwory. Jest dla nas bardzo wielkim wsparciem. No to... To tylko motywuje do działania. Ale emocje chyba są, bo ty jesteś pierwszy raz w Opolu. Jak wygląda u tak młodych ludzi właśnie z obcowaniem z widownią, tak na świeżo, z tymi emocjami, które są tutaj? To jest wejście na żywo. Widzowie, czy miałaś już, masz za sobą takie koncerty i czy ten festiwal jest wyjątkowy pod tym względem? Ten festiwal jest wyjątkowy. Jest, no myślę, że na pewno będzie... Jeden z większych festiwali, na pewno największym festiwali, na jakich wystąpię, a przede wszystkim no, tak tradycyjnym, tak ważnym dla świata polskiej, znaczy dla polskiej sceny. Także jestem bardzo podekscytowana, nie mogę się doczekać i po prostu nie mogę uwierzyć, że tutaj jestem. To jest dosłownie sen o Opolu. Czy my trzymamy kciuki, no i zapraszamy występ dzisiaj, o której? Podobno o 23:00, także zapraszam, rozpoczynam ten konkurs. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Na pewno będzie pięknie, bo atmosfera jest gorąca, by tylko nie padało, co jest też opolską tradycją festiwali, ale może burza przejdzie wcześniej, a potem będzie burza na scenie. Któż może się wypowiadać na temat muzyki i festiwalu, jak nie Marek Sierocki, który tutaj ten festiwal współtworzy właściwie od zawsze. No i jak w tym roku zapowiada się nasz festiwal? Debiutantów nie brakuje, ale trochę może brakuje debiutanckich piosenek, ponieważ debiutanci ciągle śpiewają piosenki już tak naprawdę nam znane. Czy nie lepiej by było, gdyby śpiewali tutaj swoje? Myślę, że w tym roku reżyser debiutów wymyślił taką formułę. To jest związane też z 20-leciem śmierci Czesława Niemena, też z 85-leciem jego urodzin. Myślę, że warto, żeby debiutanci oddali hołd największemu polskiemu artyście XX wieku, ale też jeżeli dadzą sobie radę z piosenkami Czesława Niemena, to dadzą sobie radę potem w show biznesie. Co jest takim sztandarem, co się panu najbardziej kojarzy z tak naprawdę z tym festiwalem już przez 61 lat? Festiwal stworzył wiele historii, wiele legend. Kiedyś, no znam też trochę pana opowieści, również wszyscy z mediów znają o tych afterparty. No działo się przez te 61 lat. Czy jest jakaś różnica dla pana taka namacalna, jeśli chodzi o ten festiwal 20 lat temu, a teraz? Na pewno jest różnica, chociażby... Muzyka się zmieniła przez te lata, są inne style, inne brzmienia, zmieniła się scenografia. Kiedyś to była scenografia robiona z desek, z drewna, z dykty, malowana. Dziś to są ekrany świetlne, na których są emitowane wcześniej przygotowane animacje i wideo przygotowane, no, wszystkie takie rzeczy, które wspomagają tę realizację. Realizacja się zmieniła, jest więcej kamer, więcej takiej dynamicznej realizacji, to na pewno. Ale czy przy tym wszystkim nie zmieniły się emocje? Czy tak naprawdę te dekoracje z papdeklu i dwie kamery na krzyż nie wywoływały w słuchaczach, w widzach więcej emocji? Zawsze jest tak, że lubimy wracać do tych czasów przeszłych i zawsze nam się wydaje, że kiedyś było lepiej. Myślę, że było dobrze, bardzo dobrze, teraz też jest bardzo dobrze. Jest świetny poziom premier, to są bardzo dobre piosenki, urozmaicone. Kilka z nich ma szansę stać się takimi przebojami najbliższych miesięcy, może nawet lat. A czy ma pan jakieś ulubione rodzaje koncertów na festiwalu? Czy to są premiery, czy właśnie debiuty, czy być może jest to po prostu kabareton, który w tym roku wraca, czy to są jakieś inne koncerty, które tu się odbywają? No i mamy też wyjątkowy koncert w tym roku Michała Bajora. Uwielbiam Michała, z Michałem się przyjaźnimy, znamy się od lat, często bywam na jego koncertach. Często z nimi w radiu czy w telewizji rozmawiam. Myślę, że zasługuje na to, żeby taki koncert odbył się w jego rodzinnym mieście. On tutaj zaczynał swoją karierę. Ja czekam bardzo na ten występ i na pewno będę się wzruszał przy piosenkach
Michała, tym bardziej, że on je śpiewa w sposób naprawdę genialny i niepowtarzalny przede wszystkim. Ja zawsze czekam na premiery i na debiuty, bo to jest sól tego festiwalu, to są bardzo ważne koncerty, ale też w tym roku czekam na koncert Zakochani są wśród nas, bo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważni są autorzy tekstów, jak ważni są kompozytorzy. Widzimy tylko wykonawcę, słuchamy piosenki, ale też myślę, mega ważną sprawą jest, abyśmy pamiętali o tych ludziach, którzy tworzą te utwory i w tym roku 10 lat mija od śmierci Janusza Kondratowicza, jednego z najwybitniejszych twórców tu opolskich przebojów, bo jego piosenki tu wielokrotnie wygrywały. Wystarczy wymienić chociażby Biały Krzyż, Czerwony Gitar, Tyle Słońca w całym mieście i to już są takie przeboje, które mówią same za siebie. Wspólnie z panem Markiem Sierockim, który jak zawsze z wewnętrznym, szerokim uśmiechem zapraszamy na Opolski Festiwal. Zapraszamy.